dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja lubię te nasze spotkania, lubię nasze poniedziałkowe transmisje o 20, rozwojowa kawa online, lubię nasze środowe o 9 spotkania w ramach transmisji Beauty Kawka. Podobaj się sobie. Ja mam swoją kawkę, pokażę Wam. Przepraszam za to ujęcie, ale mój stojak do trzymania telefonu ciągle nienaprawiony. Dziewczyny, będziecie pewnie dołączać. Mam nadzieję, że pokażecie swoje kawki. Uwielbiam też, w ogóle bardzo lubię, jak się dzielicie, jaką macie filiżankę, z jakiego kubka pijecie, co lubicie, jakie kolory, czy macie swój ulubiony kubek. Bo wiecie co, kawka jest, może się wydawać tylko kawką, ale ona jest dla nas jakimś symbolem. Jest dla nas symbolem takiej chwili dla siebie, jest symbolem smaku, jest symbolem rozpoczynającego się dnia. Ciekawa jestem, jakim dla Was jeszcze jest symbolem. Rzucam tutaj przykłady. Więc ta kawka to jest nie tylko taka zwykła kawka, tylko jest dla nas czymś więcej. I czymś więcej dziewczyny, i czymś więcej jest dziewczyny dla nas także makijaż. Ja dzisiaj nie będę tutaj bardzo, bardzo się malować. Pokażę Wam jeden taki trik i bardzo chciałabym przejść do tematu, który wrzuciłam w transmisji. Bardzo chciałabym przejść do tego tematu, który wrzuciłam w transmisji, bo jest to coś dla mnie bardzo takiego, nie chcę powiedzieć, że fascynującego, bo to nie jest dobre słowo, pasjonującego również, ale jest to taki ważny temat i taki, myślę, że dotyczy każdej z nas, w różnym pewnie stopniu, ale każdej z nas, dziewczyny. Więc zostańcie ze mną, także po tym, jak pokażę Wam fajny trik, bardzo szybki i bardzo dający fajny efekt makijażowy. Dziewczyny, nałożę sobie konturówkę na usta. Robię to do telefonu, więc nie chodzi o to, żeby było dokładnie, tylko o technikę. Podzielę się tym z Wami, bo bardzo często mnie pytacie, jak uzyskuję taki efekt właśnie. Czekajcie, nic tu nie widzę do tego telefonu. Używam konturówki bardzo, bardzo miękkiej. Ja to non-stop powtarzam, że konturówka do ust musi być bardzo, bardzo mięciutka. Jak widzicie, ruchem do góry, małymi odcinkami. Dobra, mam nałożoną konturówkę. Teraz dzięki temu, że ona jest taka mięciutka, jeśli środek wypełnię na przykład błyszczykiem, ale też lubię takie bardzo, bardzo nawilżające szminki, które są czymś po środku, pomiędzy błyszczykiem a szminką. One dają taki bardzo fajny efekt, ale szef w dziurawych butach chodzi i wszystkie pożyczyłam komuś. Piszcie, czy znacie tę metodę. Ja Wam powiem, że jakoś sama na to kiedyś wpadłam, że to fajnie wygląda i dzięki temu, że konturówka jest bardzo mięciutka, ona się tak bardzo fajnie rozprowadziła i tak, dzięki temu, że konturówka jest ciemniejsza niż błyszczyk, usta wydają się po pierwsze bardziej zaznaczone, po drugie powiększone. Dzięki temu, że w środku jest wypełnienie rozświetlające, a na zewnątrz kontury matowe, to tak bardzo fajnie się ze sobą zaczyna ze sobą właśnie współgrać. Więc bardzo fajna technika. Polecam Wam, jeśli... cześć Marzenka, pisz, czy znasz tę metodę, to jest, tak trochę daje efekt takiego ombre, tak, czy jak to się nazywa, że w środku jest jaśniejszy, w środku jest bardziej błyszczący niż na zewnątrz. I to daje taki właśnie fajny efekt. Dziewczyny,
Niedokładnie to zrobiłam, bo do telefonu stoję na palcach, żeby dosięgnąć do telefonu. No to totalnie nie mam warunków. Dziewczyny, tytułem naszej transmisji. Syndrom oszustki. Syndrom oszustki na twarzy, w sercu i w głowie. Kurczę, pomyślałam sobie, że już tak wiele razy dzieliłam się tym tematem, ale on ciągle potrzebuje, żeby go na światło dzienne pokazywać. Marzenka pisze, ja to uwielbiam robić z naszą konturówką Red i błyszczyk Peach Glow, efekt permanentnych ust. Super, tak, Marzenka, super. Ja też bardzo lubię z konturówką Berry. Z konturówką Berry i w środku szminki kolagenowe. Wiecie, tak jak błyszczyki, to jak błyszczyk wyglądają, ale są bardzo, bardzo mocno nawilżające właśnie. Więc fajnie, fajnie, cieszę się, że znacie tę metodę. Słuchajcie, dziewczyny, dawno, dawno miałam tak, że miałam taką sytuację, której nigdy nie zapomnę i wiele razy to opowiadałam. I jeszcze raz dzisiaj na potrzeby naszego odcinka powiem. Czekajcie, mi jakoś gorąco. Miałam kiedyś, kilka lat temu, nową koleżankę. Poznałam nową koleżankę, koleżankę, którą bardzo podziwiałam, szanowałam. Do tej pory tak zresztą jest i do tej pory jest moją koleżanką. Podziwiam ją, szanuję, jest dla mnie mega osobistością, jest dla mnie takim autorytetem, jest dla mnie takim właśnie połączeniem, jak ja lubię, kobiety o dobrym sercu, ale kobiety ambitnej, kobiety mądrej, kobiety dbającej o siebie i kobiety dbającej o swoje otoczenie, a także o całą społeczność. I ta oto moja wtedy nowa koleżanka, zaczęłyśmy się spotykać, zaczęłyśmy się właśnie bardziej poznawać i zaczęłyśmy ze sobą też współpracować. I słyszałam od niej, ta oto koleżanka właśnie bardzo często mnie chwaliła. Z czym ja wcześniej jakby no nie miałam do czynienia. Wcześniej nie byłam osobą często chwaloną, często jakąś tam docenianą, czy no w ogóle nie słyszałam jakoś dużo komplementów, no chyba, że byłam we Włoszech i na temat swojej urody, to tam jest to normą. Ale ona potrafiła mnie doceniać i uznawać moje jakieś tam może talenty, jak mówiła, w taki sposób, który był dla mnie nowością. Czyli było to chwalenie takie za mądrość, a nie tylko za, nie wiem, jak do tej pory byłam przyzwyczajona za wygląd. I powiem Wam, że było to dla mnie szokiem. Bardzo długo było to dla mnie szokiem. I do tej pory właściwie jest, ale patrzcie, tyle lat to trwa i ciągle z tym pracuję. Patrzcie, jakie to jest głębokie. Było to dla mnie szokiem i rodziło we mnie opór. Nie robiłam tego celowo, bo to jest super, to jest miłe, kiedy ktoś Cię pochwali, kiedy ktoś doceni, kiedy ktoś widzi w Tobie coś, czego Ty sama nie widzisz. Ale co jest, że to rodziło we mnie opór? Ja jej ciągle mówiłam, to nie jest prawda, co Ty o mnie myślisz. To nie jest prawda, co Ty o mnie mówisz. To nie jest prawda, co Ty uważasz na mój temat. Ty się mylisz. I wiecie, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać o tym, bo ja na początku tylko tak myślałam, ale później, wiecie, właśnie to jest mega, żeby zacząć o tym rozmawiać. Kiedy ja się z nią podzieliłam, mówię, to jest nieprawda, co Ty uważasz na mój temat. Ja Ci zobaczysz, że z czasem się przekonasz, że się mylisz. I wiecie, ona mi powiedziała, Dorota, to, co mówisz, świadczy o tym, że doświadczasz w sobie syndromu oszustki. To w nie umiałam tego nazwać. Ona po prostu wiedziała, że jest takie zjawisko jak syndrom oszustki. Syndrom oszusta, czyli kiedy mamy tak niskie poczucie własnej wartości i tak, albo tak bardzo nie lubimy siebie na zewnątrz, to nawet jeśli słyszymy komplement na swój temat, nawet jeśli
ktoś nam powie, że ładnie wyglądasz, albo nawet jeśli ktoś nam powie, dobrze to zrobiłaś, potrafisz to robić, nawet jeśli ktoś nam powie, jesteś dobrym człowiekiem, to w nas rodzi się opór. To my, zamiast przyjąć to, to by było bardzo zdrowe i cudne, ale niestety nasze społeczeństwo wychowało się w czasach mentalnej biedy, gdzie rodziców nikt nie doceniał, dziadków nikt nie doceniał, czasy były straszne, nikt się nie zastanawiał nad tym, jak wesprzeć drugiego człowieka. Liczyła się produkcja, liczyło się przetrwanie, liczyło się unikanie biedy, unikanie lęku. Biedy nawet się nie dało uniknąć. Unikanie ryzyka, to się liczyło. Nikt nie myślał o tym, żeby inwestować w rozwój wewnętrzny drugiego człowieka, w rozwój wewnętrzny dzieci. Nikt nie inwestował w poczucie wartości dzieci. I tak oto z pokolenia na pokolenie właśnie pogłębia się w nas, dzięki Bogu, teraz jest jakieś po prostu wielkie poruszenie i przebudzenie społeczeństwa, ale do tej pory są środowiska, w których nawet nie mówi się o poczuciu własnej wartości. Nawet nic nie robi się w kierunku, żeby to poprawić. Ale dzięki temu właśnie, że ona mi wtedy powiedziała, że to jest zjawisko, które się jakoś nazywa, które może nie tylko ja mam, tylko mają też inni ludzie. Czyli wiecie, czasami odkrycie źródła naszych myśli, naszych uczuć, źródła, co powoduje nasze zachowanie, jest genialne, ponieważ pomaga nam, pozwala nam na to, żeby zacząć tym zarządzać, żeby najpierw to nazwać, jeśli potrafimy to nazwać, potem i sobie uświadomić, że tak mamy i sobie co więcej uświadomić, że nie tylko ja tak mam, tylko skoro w psychologii jest to nazwane i to znaczy, że inni ludzie też to mają. I jeśli inni ludzie też to mają, ale się o tym nie rozmawia, to znaczy, że się tego wstydzą. Jeśli się tego wstydzą i o tym nie rozmawiają, to znaczy, że to się pogłębia. Jeśli to się pogłębia, to znaczy, że nie dajemy sobie szansy na wzajemną pomoc. Więc jeśli zaczynamy o tym rozmawiać, jeśli ja w tym momencie dzielę się z Wami, że coś takiego istnieje, że czegoś takiego doświadczyłam, że z czymś takim pracuję do tej pory, z tym, że jeśli ktoś mi powie, że jestem w czymś dobra albo że dobrze coś zrobiłam, to pracuję z tym oporem, ale mogę to robić dopiero teraz, kiedy wiem, jak to się nazywa, wiem, skąd się to bierze i że wiem, że to mam i że wiem, że mogę z tym pracować. Więc przede wszystkim chcę dzisiaj jakby, dlatego o tym temacie mówię, ponieważ ostatnio na Kongresie Kobiet powiedziała o tym Kasia Gackarelus, właśnie super, że poruszyła ten temat. Powiedziała, że nawet, słuchajcie, Tom Hanks przyznał się ostatnio publicznie, że ma syndrom oszusta. Oscarowy aktor. Po prostu nie muszę tu mówić, jak bardzo jest uznawany przez najlepsze środowiska filmowe, jest podziwiany. I on się podzielił tym, że on do tej pory uważa, że jest kiepskim aktorem i wydaje mu się, że któregoś dnia ktoś odkryje, że on nie jest taki dobry, jak wszyscy o nim myślą. Popatrzcie, co siedzi w naszych głowach. To siedzi w naszych głowach dlatego, że my ciągle, myślę, z pokolenia na pokolenie budujemy to ocenianie. Ocena jest bardzo promowana. Patrzcie, co się dzieje w szkołach. Dzieci są oceniane. W domach dzieci są oceniane. Przychodzą dzieci ze szkoły. Jakie pierwsze pytanie im zadajemy? Co dostałeś? Co dostałeś? Nie pytamy, czy miał fajny dzień, co fajnego z kolegami zrobił na przerwie, nie wiem, co fajnego się dowiedział. Pytamy, co dostałeś dzisiaj? I budujemy z pokolenia na pokolenie tę właśnie ocenę. I rodzi się w nas coraz większy ten lęk przed oceną właśnie. I wydaje mi się, że ten lęk przed oceną, że ten lęk przed odkryciem, że ktoś
że ktoś odkryje, że jestem niewystarczająco dobra, niewystarczająco dobry, powoduje w nas, że nakładamy na siebie coraz to większe maski. Nakładamy na siebie maski również w postaci makijażu kobiety. Nakładamy na siebie dużo makijażu po to, żeby nikt nie odkrył, że mam jakieś przebarwienie na policzku. Bo jeśli ktoś to odkryje, to będę mniej warta. I w tym całym pędzie napędzamy właśnie się nawzajem. Ja ostatnio wrzucam na Facebooka też dużo, zresztą ja to robię już od 2 lat, że wrzucam filmiki bez makijażu, niedoskonałe, gdziekolwiek jestem. Wrzucam te zdjęcia bez makijażu, kiedy po to robię, żebyśmy przestali, my kobiety szczególnie, bo my jesteśmy bardziej takie wrażliwe emocjonalne, żebyśmy może nie przestali, bo nie wiem, czy jest to możliwe, żeby tak totalnie przestali, ale żebyśmy zwolnili w tym takim pędzie, takim zewnętrznym pędzie, bo my na zewnątrz siebie pędzimy, żeby pokazać, że jesteśmy najlepsi, a wewnątrz siebie wiemy, że jesteśmy, mówimy sobie, że jesteśmy najgorsi. To jest taka dysfunkcja, która powoduje w nas takie wewnętrzne rozdarcie, bo nie ma spójności. Już tracimy swoją tożsamość, nie wiemy właściwie, kim jesteśmy. Czy ja jestem kobietą sukcesu, czy ja jestem tą kurą domową w końcu? Mega po prostu. Pędzimy w tym nakładaniu sobie coraz to więcej masek przeróżnych, i dążymy w tym wszystkim do takiej doskonałości, która nie jest autentyczna. Dążymy do doskonałości, która jest sztuczna. Dążymy do sztucznej doskonałości. Natknęłam się dzisiaj rano na takie notatki z cudnej konferencji dla kobiet. Pełna wdzięku, już nie ma tych konferencji, bardzo, bardzo żałuję. Ale natknęłam się na super zdanie. I tym na koniec się z Wami podzielę. Wartość mojego ja może powstać i rozwijać się tylko w zetknięciu z miłującym mnie ty. Wartość mojego ja może powstać i rozwijać się tylko w zetknięciu z miłującym mnie ty. To zdanie napisał Hans Urs von Balthasar. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam. Weszłam dzisiaj, to już któryś raz, ale weszłam dzisiaj poczytać o nim. Okazuje się, że to ksiądz jezuita, autor chyba 550 publikacji, mega uznawany teolog. Już tam nie będę teraz, zobaczcie sobie, ale papież chciał go właśnie też mianować na biskupa. On nie chciał tego, nie chciał się na to zgodzić. Zgodził się ostatecznie po długim, długim czasie, zgodził się tylko dlatego, że tylko w ramach posłuszeństwa przed papieżem. I podzielił się, ale powiedział, że wolałby umrzeć, ponieważ nie zasługuje na to, żeby być mianowany na biskupa. Nie zasługuje na to. Kurczę, po prostu ten temat tego niezasługiwania, chcę, żebyśmy właśnie poruszali, żebyśmy o tym mówili, ponieważ tak jest i tego wiele razy doświadczyłam, że jeśli podzielę się prawdą, prawdziwością, taką swoją autentycznością z drugim człowiekiem, to wtedy w tym drugim człowieku następuje zwolnienie blokady. Blokady, że musi udawać kogoś, kim uważa, że nie jest. Że musi udawać, żeby drugiej osobie dorównać. Ja kiedyś miałam tak, że jedna z moich konsultantek, Mary Kay, z dziewczyn, z koleżanek, podzieliła się ze mną, że od wielu lat mnie obserwuje i ciągle, zanim mnie poznała, ciągle uważała, że jestem kimś, że jestem jakaś, nie wiem nawet jak to ubrać w słowa, ale że taka wyższa, większa, że taka bardziej prestiżowa, czy już nawet nie umiem tego nazwać, ale jak się poznałyśmy i miała szansę właśnie ze mną porozmawiać, to się okazało, że
dzięki tej rozmowie, dzięki temu, że tej mojej autentyczności, dzięki temu, że miała szansę mnie właśnie bliżej poznać, to mogła zacząć być sobą przy mnie, bo wcześniej starała się mi dorównać jakby, tak? Czyli wzbudzałam w niej no, poczucie niższości. To strasznie brzmi. To strasznie brzmi. I dziewczyny, chcę dzisiaj Was do tego właśnie zainspirować, żebyśmy o tym rozmawiały. Bo najgorsze jest to, że my myślimy, że to jest tylko w naszej głowie, że tylko my tak mamy. Nigdy nie zapomnę sytuacji, w której zaczynałam nagrywać codziennie transmisję, ostatnio w ramach akcji Radość Odwagi, i podzieliłam się na pierwszej transmisji tym, że robię to dlatego, że się tego boję. Że boję się. I dzięki temu, że będę to robić każdego dnia, przestanę się tego bać. Albo zmniejszę to, ten strach. I nigdy tego nie zapomnę, bo Karolina Walka, pozdrawiam. Karolina, teraz się przyjaźnimy i dzięki tej akcji się poznałyśmy, ona zaczęła też to robić. Bo pomyślała sobie, aha, skoro Dorota Orzuk się tego boi, to znaczy, że jeśli ja się tego boję, to to jest normalne, to jest okej. Nie jestem w tym sama. Inni też się boją. Więc jeśli zaczniemy rozmawiać o tym, że mam niskie poczucie własnej wartości, to się okaże, że spośród 5 Twoich koleżanek, które uważasz za lepsze od siebie, wszystkie mają niskie poczucie własnej wartości, tylko tego nie mówią. Kamuflują to. Kamuflują to. Bo się tego wstydzą. I jeśli się do tego przyznamy wszyscy, to przestaniemy tak się napędzać w tym dążeniu do tej sztuczności, sztucznej doskonałości. Wiecie, ja jak zaczęłam nagrywać filmiki czy transmisje, to bardzo często słyszałam na początku, że jesteś taka autentyczna. I wiecie, co sobie wtedy myślałam? Myślałam sobie wtedy, że mówią mi dyplomatycznie, że robię to do dupy. Tak sobie myślałam, że to była pochwała. Dzisiaj wiem, że autentyczność jest najbardziej bezcenną po prostu wartością, że pozostanie sobą, bycie sobą, nie udawanie, tylko pokazanie siebie brzydkiej, ładnej, smutnej, wesołej, na scenie, na podłodze, w każdej sytuacji życiowej, bo życie to nie Facebook, życie to nie jest tylko scena. Życie to jest na skali emocji, doświadczamy wszystkich. Więc, ale o tym nie mówimy. Jeśli o tym nie mówimy, to rodzi się w nas ciągle takie właśnie, kurczę, ja nie jestem taka doskonała jak ona, ja nie jestem taka perfekcyjna jak ona, ja nie jestem taka dobra jak ona. I rodzi się w nas na początku opór, potem zobojętnienie, potem już przestaje nam zależeć, potem wycofanie, depresja. Piszcie, co na ten temat uważacie, dziewczyny. Więc mówmy o tym. Mówmy o tym. Jak często jest tak, że właśnie podważamy swoje osiągnięcia, że podważamy swój wygląd. Ktoś nam mówi, że ładnie wyglądamy, a my tam dzisiaj nie spałam w nocy. Dziewczyny, wszystkiego, co najlepsze dla Was, bądźmy sobą po prostu, bo wszyscy inni są już zajęci, jest takie powiedzenie, ale sama doświadczam tego w sobie, jaka to jest radość bycia sobą, mimo lęku przed oceną, mimo lęku przed porażką, mimo lęku przed sukcesem, mimo lęku w ogóle przed życiem, nie? Możemy powiedzieć. To wyjdźmy z tej mentalnej biedy. Z tej mentalnej biedy, która już od kilku pokoleń w Polsce króluje. I myślę, że dzięki dyskusjom, dzięki rozmowom, dzięki właśnie takiemu otwarciu się, czy otworzeniu... O, świetny przykład przypomniał mi się na koniec. Kiedyś, nie wiem, gdzie to słyszałam, czy przeczytałam, ale taką sytuację, że dziewczyna wyjechała do Stanów na uczelnię studiować
I na pierwszym wykładzie profesor zaczął coś pisać na tablicy i mówi, zatrzymał się i mówi, jak to się pisze, jak to się literuje, pyta studentów, jak to się literuje. I oni mu podpowiedzieli i szła dalej, tak, wykład szedł dalej. A ona sobie pomyślała, kurczę, u nas w Polsce jest to nie do pomyślenia. U nas w Polsce profesor by zakamuflował to, że nie potrafi przeliterować. My na siebie w Polsce nakładamy bardzo dużą presję właśnie tej doskonałości. Niedopuszczalne jest, żeby profesor nie wiedział, jak się coś pisze. Byłby zaraz zhejtowany. Popatrzcie, jaka różnica w mentalności. I dlatego oni wszystko mogą. A my skupiamy się na tym, czego nie możemy. Prawda? Całuję, pozdrawiam, wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że zainspirowałam do dyskusji, do przemyśleń, do refleksji, bo to jest właśnie rolą naszych transmisji. Zarówno beauty kawki w środę o 9 zawsze, jak i rozwojowej kawy online w poniedziałek o 20, a na żywo na spotkania zapraszam w każdy piątek o godzinie 18 w hotelu Bristol. Spotkania są otwarte, otwarte, bezpłatne. I dziewczyny, korzystając jeszcze z okazji, już Was chcę zaprosić na super konferencję Dream Giver 19 listopada w Rzeszowie. Pierwsza konferencja charytatywno-szkoleniowa. Bardzo dużo wiedzy, super prelegenci, też świetny będzie networking, będzie, no wiecie jak to jest, jak człowiek wychodzi z domu i poznaje innych ludzi, to już się rozwinął. A cel jest bardzo szczytny, bo wszystkie pieniążki zebrane pójdą na samochód dla Piotrka Litwina. Możecie sobie poczytać Dreamgiver, jak wygooglujecie to będzie. Całuję wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że przyczyniłam się do jakiegoś dobra. Dobra, każdy z nas indywidualnie, ale to się wszystko przekłada na szerszą skalę. Bo jeśli ja porozmawiam o tym z Wami, Wy porozmawiacie o tym z kimś, ktoś porozmawia z kimś, to się nam właśnie rodzi społeczne przebudzenie. Cudowności dla Was, wszystkiego, co najlepsze.